Wszyscy łodziani powinni się dowiedzieć, że dzisiaj obowiązkowo trzeba przyjść na ulicę Piotrkowską. Zaczyna się festiwal dobrego smaku. Trwać będzie do 10, więc tak naprawdę zabieramy przyjaciół w gronie najlepszego towarzystwa. Odwiedzamy łódzkie restauracje. Ponad 50 partnerów tego festiwalu w roku 15 istnienia tego najstarszego kulinarnego festiwalu w Łodzi zobowiązuje. Także uważam, że to jest świetny czas na spędzenie wieczoru poza domem, w gronie najbliższych przyjaciół, znajomych, rozmowę, a przy okazji uczestnictwo w konkursie, bo musimy przecież podjąć odpowiedzialną decyzję, wybrać najlepszą potrawę, najlepszy deser albo koktajl. Ten świetny festiwal zaczyna się dzisiaj i będzie trwać przez kilka najbliższych dni. Zapraszam bardzo serdecznie. Tak jak zawsze zapraszamy do restauracji, kawiarni, pubów na dania festiwalowe, desery i koktajle alkoholowe. Tak jak zawsze promocyjna cena 16-12-12 zł. Ale oprócz tego bardzo ważnym elementem są imprezy towarzyszące. Będzie na przykład fotografia kulinarna, jest również, są dzieci, znaczy dużo warsztatów dla dzieci, warsztaty kulinarne z dziećmi, z finalistami MasterChef Juniora. To jest w manufakturze w niedzielę 10. I w manufakturze również bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na pierwszy festiwal książki kulinarnej. Cała impreza odbędzie się w food courcie od 12 do 20 godziny. Poza tym oczywiście wieczory tematyczne, będzie wieczór gruziński, głównym bohaterem będzie pan Marcin Meller oraz jutro jest inauguracja w Book and Cook na Piotrkowska. No i oczywiście finalistów poznamy nie jak zawsze w niedzielę, tylko poznamy w czwartek 14 czerwca, odbędzie się to w Teatrze Nowym. Będzie również recital i oczywiście dużo dobrego jedzenia. Mamy w karcie takie małe deserki, właśnie na bazie miniaturek ptysi i tortoletek, a na festiwal przygotowaliśmy specjalnie ptysie pod nazwą Trzy Kolory. Jeden jest o smaku czarnej porzeczki, do tego jest dodatek czekotubki karmelowej, no w końcu musi być akcent wedlowski. Drugi jest na bazie czekotubki czekoladowej i z dodatką pasty z orzechów blaskowych, również polski smak. I trzeci klasyczny ptyś z bitą śmietaną, słodką śmietanką. Coś klasycznego. Oczywiście w miniaturowej formie te ptysie są bardzo małe, na dwa kęsy. Do tego filiżanka gorącej czekolady, ewentualnie kawy. Jeżeli ktoś jest za gorąco, to zapraszamy na oczywiście lemoniadę lub na czekolady mrożone lub różnego rodzaju sorbety owocowe mrożone do picia.